Halo? No cześć, szefie. No dobra, da się zrobić. Dobra, dobra, to jak ogarniemy, to przyjedziemy. No. Siadać, panowie, jest robota. Naprawdę brzydzimy się przemocą. Brzydzimy się przemocą. Nie lubimy wsadzać ludzi do bagażnika. Jesteśmy romantycznymi chłopakami. Tak, piszemy wiersze miłosne. Pasuje się wreszcie ustatkować. Dokładnie. Najwyższa pora. Rzucić tą mafię, tak diabły. Jest. Wyraźnie i całymi zdaniami. A jak nie, zajmiemy się twoją furą. Nazywam się Ciasny Wiesiek i prowadzę warsztat samochodowy. Jak nazywa się twoja grupa przestępcza? Moja grupa przestępcza jest anonimowa. Mów! Moja grupa przestępcza nazywa się Ciasny, ale Własny. Gdzie są odpowiedzi do matury? Nie mam żadnych odpowiedzi. No to sobie porozmawiamy inaczej. Powiem! Nazywam się Ciasny Wiesik i ostatnio rzucałem odpowiedzi do egzaminów zawodowych polonezem z Niemiec. Zanim dostaliśmy cynę, znaczy cynk, że jacyś mechanicy chcą nam zajebanić te odpowiedzi i sprzedać karbiowi. To jest taka konkurencyjna grupa przestępcza. Oni też kradną odpowiedzi. Dlaczego powiedziałeś wszystkim, że odpowiedzi ukradli ludzie Łukasza E? Gdzie są odpowiedzi? Trudno powiedzieć mi, kto ukradł odpowiedzi, ale na pewno nie byłem to ja, ani nikt, powtarzam, nikt z mojej grupy przestępczej. Mogli zrobić to ludzie od karpia. Teraz powiedz jeszcze, gdzie znajdziemy tego karpia? Na parkingu przy szkole. Dobra, wyłącz. Chłopaki, spadamy. Ciasny Wiesik. Tak naprawdę w tym filmie grałem mechanika, ale moim życiowym marzeniem było zostać drwalem. Teraz ciężka sprawa. Ja chyba planuję to rzucić. Zostanę mechanikiem, jak zdam maturę. Ja może ogrodnikiem. Zobaczymy. No, brawo panowie. Dawid, chodź.
Co jest? Borys, to my. Jak Borys, skąd wiesz, że to wy? Spójrz przez szybę, idioto. A tu gdzie się odbi? Na pewno jesteście sami? Nie, święty Mikołaj. Serio? Nie, nie mogę wam powiedzieć, bo kolega przyjechał z wojska, zrobiliśmy melanż. To ty byłeś w wojsku? Byłem w wojsku, było fajnie, chociaż nic nie pamiętam. Podobno było grubo. A kolega gdzie? No leży obok. Dobra, przejdźmy do sedna sprawy, mieliśmy umowę. Jaką umowę? Miałeś nabrać odpowiedzi na maturę. Co? Jak odpowiedzi, to... czaisz? A, odpowiedzi! No, to tu wiesz... Masz gdzieś te odpowiedzi, czy ci się przyśniło? Spokojnie, Gorzu, spokojnie. Teraz się fajnie. Proszę. Da się? Da się. No. I to mi się podoba. Może być? Pewnie. Gra. Dzięki. Tak naprawdę to ja te teczki pomyliłem. To naprawdę to mamy przepis mojej babci na piernik. Paradoksalnie to jestem Borys i lubię zabijać. Proszę! Cześć, szefie. Witam. Ciężko było, ale się udało. Załatwione. Pięknie. Natura zdana. Dobra robota, panowie. Co, jakieś drobne? Na ferie. Dobra. No to nic, to składamy. Dziękuję. Dziękuję. Po co nam sen? Po co nam sen? Coś się jeszcze będzie tutaj działo. Po co nam sen? Po co nam sen? Zostajemy tutaj aż po świt. Po co nam sen? Po co nam sen? Kiedy nawet cała noc to mało. Po co nam sen? Po co nam sen? Życie to nie zabawa, tylko nudny film. Zmontujmy więc imprezę, jakiej nie miał nikt. Po co się zastanawiasz, co cię czeka, gdy zieleni się już trawa i możemy pić. Po co nam sen? Po co nam sen? Kurna, 4 godziny tu siedzę. Gdzież oni wszyscy są?